Dużo, dużo lepiej. Kochani, witam Was serdecznie. Będziemy się za chwileczkę modlić, będziemy uwielbiać Boga. Wiecie, czytałem ostatnio taki fragment z psalmu 85. Jest napisane: Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba, odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś wszelką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. I do tej pory to jest wszystko logiczne. Ale za chwilę jest tak: spraw nam odnowę Boże zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas. Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, czy rozciągniesz gniew swój nad wszelkim pokoleniem? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. Ja tak sobie, wiecie, ja lata temu przecież czytam Biblię tyle lat, ale ostatnio się zastanowiłem, mówię, co ten Korach, tu Korach napisał jakoś. Co ten Korach tu napisał? On w ogóle mówi tak: dałeś nam łaskę, za chwilę mówi: daj nam łaskę. W jednej wypowiedzi, jednym tchem to wypowiada. Mówi: przebaczyłeś nam grzech, my przebacz grzechy nam w ogóle. Wyzwoliłeś nas, w ogóle wyzwól nas, nie? Ja mówię, co to jest za tekst w ogóle? Dlaczego to tak jest? I zacząłem się modlić, mówię: Boże, albo Korach w ogóle coś mu się, nie wiem, stało z głową, jak to pisał, bo to jest totalnie nielogiczne. To jakby składa się z dwóch zupełnie na siebie niewpływających toków myślowych. Ale wiecie, za chwileczkę, jak zacząłem się modlić, przyszła mi taka prosta myśl i ja zrozumiałem, o co chodzi tutaj. Ja zobaczyłem, że to nie jest tak, że on pisał coś nielogicznie. Wiecie, chodzi o to, że ta pierwsza część, ona mówi o tym, że Bóg wybawił człowieka. On wybawił go, uratował tego człowieka. Postawił go na mocnym gruncie, przebaczył jego grzechy, wstawił go w taką silną przestrzeń życia i ten człowiek zaczął żyć. Tylko wiecie, co się dalej wydarza? Ten człowiek, on będąc już tak bardzo pewnym, że wszystko jest w jego życiu super, że Bóg mu przebaczył grzechy, że Bóg odpuścił mu, że Bóg jest po jego stronie, wiecie, co ten człowiek zaczął robić? Nic nie zaczął robić. On przestał cokolwiek robić. On w ogóle przestał poruszać się do przodu dalej. I wiecie, co mu się stało? Zaczął się cofać. Zaczął się cofać. I zaczęły mi przychodzić do głowy takie myśli o ludziach, o wierzących ludziach, którzy stają w takim miejscu zwycięstwa w swoim życiu i myślą, że teraz już nie muszą dalej przeć na Boga. I wiecie, co się dzieje z takimi ludźmi? Oni się cofają. Cofają się. Ja bardzo dużo widzę dzisiaj chrześcijan, którzy są wycofani. Ja dzisiaj widzę ludzi na przykład, do których kilka miesięcy temu mówiłem prawdziwe rzeczy, oni powstali do takiego naprawdę miejsca zwycięstwa, a dzisiaj oni nie rozumieją, co ja do nich mówię. Wiecie czemu? Bo się cofnęli. Bo już się cofnęli. Bo już się cofnęli. Że jak się łatwo jest cofnąć. Bardzo łatwo jest się cofnąć. Bardzo łatwo się cofnąć z miejsca zwycięstwa. Wystarczy, że nie będziemy przeć na Boga dalej. To jest wystarczające. Nic więcej nie trzeba robić. Nic więcej nie trzeba robić. Nie trzeba cofać się w ten sposób taki psychofizyczny, że robię krok do tyłu, coś zostawiam. Coś zaniedbuje. Nie. Po prostu przestaje się chcieć. Ludzie nie ruszają do przodu. Dalej. I wiecie, co Słowo Boże mówi, że my nie jesteśmy z tych, co się cofają i giną. To znaczy, że jeżeli ktoś się cofa, to wchodzi w jakąś formę śmierci. A wystarczy nic nie robić, żeby się cofnąć. Wiecie? Bo to jest coś takiego, jakby cię ktoś podniósł poza naszą atmosferę i tam byś sobie, nie wiem, byś poleciał statkiem kosmicznym poza atmosferę i byś sobie został w tym miejscu, w którym poleciałeś, tak? I wiesz, co się dzieje? Ziemia się porusza. I gdybyś ty z tego samego miejsca za kilka chwil z powrotem zleciał na tą ziemię, to byś był
już ona by się poruszyła do przodu. Życie płynie, ludzie. Bóg się porusza cały czas. Bóg to jest ruchomy Bóg. Ruchomy Bóg. Dlatego ten Korach parę tysięcy lat temu dochodzi do takiego wniosku: Boże, jak to jest możliwe, że Ty nas wyswobodziłeś, a my dalej siedzimy z ręką w nocniku? Jak to się wydarzyło, że ja się obudziłem i mam rękę w nocniku w ogóle? Rozumiesz? Co to się wydarzyło, Boże? Bo nic się nie wydarzyło w Korach. Po prostu przestałeś się przesuwać do przodu. Boże, ja myślałem, że ja już zostanę w tym, że ja mam wybawienie, że mam wszystko i że mogę sobie teraz poleżeć do góry kołami i ja nie muszę pragnąć Ciebie bardziej. Ludzie wchodzą w związki małżeńskie i wiecie, co im się wydaje? Że małżeństwo będzie pracowało na ich korzyść. Powiem Ci smutną prawdę. Małżeństwo nigdy nie będzie pracowało na Twoją korzyść. Bo małżeństwo, tak? To jest formuła martwa. Małżeństwo to nie jest nic żywego. Żywi to są ludzie. Pan X i Pani Y. Ok? Małżeństwo to jest martwa rzecz. Martwa. Tak samo jak Polska to jest martwa rzecz. Polacy to są ludzie, ok? Polacy, ale nie Polska. Małżeństwo jest martwe. Jeżeli Twoje małżonków nie będzie parło na siebie, tak? Do końca swoich dni. Do końca swoich dni. Rozumiesz? To szlak trafi ich małżeństwo. Ich małżeństwo wyschnie. Ich małżeństwo się załamie. Ona będzie miała menopauzę, on będzie miał filopauzę. Będą mieli pauzę. Tak? Jak oni tą pauzę złapią, rozumiecie? To przestaną już na siebie patrzeć w taki sposób, jak patrzyli 20 lat temu. I zaczną szukać czegoś innego. Jakiejś innej atrakcji. Żeby tą pauzę wypełnić. Rozumiesz? Ona meno, on wiro. Jeżeli nie poruszamy się cały czas z Bogiem do przodu, to wcześniej czy później zaczynamy się cofać. Wcześniej czy później. A Słowo Boże mówi: wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Kiedy sprawiedliwość wygląda z niebios? Kiedy wierność wyrasta z ziemi. Jestem wiernym człowiekiem. Ja prę na Boga 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. Wczoraj się zastanawiałem, ile jestem w stanie głoszeń nagrywać jedno po drugim. Ile w stanie jestem głosić non-stop. Przyjechałem rano do moich przyjaciół, nastawiłem kamerę i od rana głosiłem. Nie nagrałem jednego nagrania, drugiego, trzeciego, czwartego. Tylko nagrałem ich siedem. Siedem włożeń, po prostu siedem. Zmieniałem sobie tylko koszulki, żeby ludzie nie myśleli, że tego samego dnia nagrywam. Po prostu. Ludzie, czy wy wiecie, że my jesteśmy nieskończeni? Jesteś nieskończony w swoim duchu. Masz nieskończoną siłę. Masz nieskończoną moc. Masz nieskończoną mądrość, nieskończony rozum, roztropność. Nieskończona ilość darów duchowych przez Ciebie może się manifestować. Ale musisz się poruszać. Musisz być w ruchu. Musisz być w ruchu, bo Bóg jest w ruchu. Bóg jest Bogiem ruchu. Bóg nie jest Bogiem stagnacji. Nie możesz sobie usiąść w miejscu swojego sukcesu i powiedzieć: Boże, super mam. I ja będę sobie teraz tutaj siedział. Nie! Nie zaprzyjaźniaj się ze swoim sukcesem. Tak jak się nie zaprzyjaźniasz ze swoją porażką, tak się nigdy nie zaprzyjaźniaj ze swoim sukcesem. Twój sukces bardzo szybko może stać się Twoim wrogiem. Wiesz, po co jest sukces? Żeby go zjeść, przeżuć, strawić, wydalić, co jest niepotrzebne i sięgać po następny sukces. Głosimy Ewangelię sukcesu. Halleluja! Jesteśmy ludźmi sukcesu. Jesteśmy ludźmi, którzy żywią się sukcesem. Nie jesteśmy popierdółki, które stoją w miejscu i mówią: mój sukcesik. Mój sukcesik. Mam coś, mam. Nie jesteśmy bandą troglodytów. Jesteśmy apostolskim ruchem przebudzeniowym. Musimy być w ruchu. W ruchu. Ile
Jezus chodził przez całą Ewangelię. Sandały zdarł. On chodził. Rozumiesz? Żebyś się uwielbiał Boga z miejsca twojego sukcesu, ale żebyś potraktował to jako odskocznię. Żebyś podskoczył z tego miejsca. Żebyś powiedział, Boże, ja się wybijam z tego miejsca. Nie będę stał. Będę biegł. W biegu będę żył. Będę cię uwielbiał, Boże. Jak teraz to będziesz uwielbiał, tak rób właśnie. Właśnie z tego miejsca. Więc idę dalej. Halleluja, Ojcze, wywyższamy Ciebie. Czcimy Ciebie. Halleluja. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Jesteś dla nas wielki. Jesteś dla nas potężny. Jesteś dla nas jedyny. My nie mamy innego Boga. My nie mamy innego przyjaciela. My nie mamy innego Króla. My nie mamy innego Zbawcy. My nie mamy innego Pana. Thank you.
Cię. Szoka na rama sam, telerene mesze. O, rama szeke, telerene mesze. Halleluja, halleluja. Zwyciężyłeś, ja, zwyciężyłeś świat, bez wzoru się do mnie. Zwyciężyłeś.
Thank you.
nie można pochwycić, kto Cię oszukał. Dopóki jesteśmy na tej ziemi, jesteśmy w ciele. Dopóki chodzimy po tej ziemi, chodzimy w ciele. Jeśli ktoś Ci powiedział, że pochwyciłeś i że Ty nie pragniesz, że Ty nie przeżywasz życia, to zgrom to. To był diabeł, to sam diabeł, to sam Lucyfer. Lucyfer chce, abyś miał dobre wyznanie. On chce, aby Twoje wyznanie było takie, jestem zwycięzcą, ale nic za tym się nie kryje. Nie bój się powiedzieć, pragnę Ciebie! Duchowe przebudzenie zaczyna się wtedy, kiedy my pragniemy. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji, że Ty pragniesz i nie masz. Chcę podważyć to pragnienie. Jeśli nie masz, to nie pragniesz. Ja nie mam, bo nie pragnę, a jeśli pragnę, to mam. Przyjdź dzisiaj i osądź każde diabelskie dzieło w Twoim życiu. Jeśli masz ten kit i ten frazes, że ja już jestem w takim miejscu, że nie potrzebuję, to jest to diabeł. Podnieś to do Boga ręce i jeśli to jest Twoje wyznanie, to powiedz: ja pragnę Ciebie! Pragnę Ciebie! Pragnę Ciebie! Ja pragnę Ciebie! Ojcze, ja pragnę Ciebie! Ja pragnę duchowego przebudzenia! Ja pragnę śnić! Ja pragnę marzyć! Ja pragnę chodzić po ulicach i nie umieć nic innego, tylko Ciebie, Jezu! Tylko Ciebie, Jezu! Jeśli to jest Twoje, jeśli pragniesz takich rzeczy, to powiedz: Jezu, wkroć jak strzała w każde patologiczne miejsce w moim życiu. Nie chcę być zwycięzcą z nazwy. Chcę, aby moje życie było pełne ognia, aby moje życie było naznaczone Twoim namaszczeniem, Twoim olejem, tego, co nigdy nie umiera, co nigdy nie gaśnie i co nigdy się nie kończy. I pamiętaj, że Bóg w Tobie, Duch Panowania w Tobie, On się nigdy nie męczy, On się nigdy nie męczy, On nie usypia. On powiedział, że będzie Cię odnawiał, że Twoje siły się będą odnawiały. W tym samym duchu, w duchu zwycięstwa, szatana ma se. Pragniemy Ciebie, Jezusie.
Jesteś naszym bohaterem.
poznaliśmy Ciebie. Ty dałeś nam się poznać. Ty dałeś nam się poznać. Że choć nie szukaliśmy Ciebie, Ty dałeś nam się poznać, Jezusie. My dziękujemy Ci za Twoją świętą obecność w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że mamy ten przywilej, że Ciebie znamy. Dziękujemy Ci za nieustające życie w nas, Jezus. Dziękujemy Ci za cały krzyż. Dziękujemy Ci za wszystko, co wykonało się na krzyżu. Dziękujemy Ci, że Ty zostałeś odrzucony, abyśmy mogli być zaakceptowani w Twojej rodzinie. Dziękujemy Ci, że Ty zrezygnowałeś z tronu, abyśmy my mogli odziedziczyć Twoją chwałę.
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Thank you.
zadawałeś sobie w tym tygodniu pytanie, jak to jest? Jak to jest z tą wolnością? I dzisiaj masz odpowiedź, że Jego miłość jest silniejsza niż wszelkie odczucie śmierci. Musisz w nią zaufać. Zaufaj w miłość Jezusa do Ciebie. Zaufaj w to, że kiedy zdetronizujesz wszystkie rzeczy, które nie pozwalają Ci doświadczyć Jego miłości, to doświadczysz ponadnaturalnego wydarzenia. Jeśli zdetronizujesz wszystko to, co nie pozwala Ci doświadczyć, to zobaczysz, co to znaczy Jego miłość. Będziesz miał doświadczenie Jego miłości. Nie będziesz już tylko o Nim wiedział, ale będziesz też Go doświadczał. Thank you.
siebie zamietam, Jezua radon daj. Kochamy Cię, Duchu Święty. Siebie zamietam, Jezua radon daj. Jezu, Adonai. Chodź, chodź.
Jeszcze
nas ziarno wiary, a każde Twoje objawione słowo stymuluje to ziarno do wzrostu. Każdy dzień będzie dniem wiary. Nigdy nie wycofamy się z naszej wiary. Zgorszenia tego świata nas nie przycisną. Żaden demon, ani żaden człowiek nie oddzielał nas od tego, co włożyłeś w naszego ducha. To Twój posiew jest w nas, a On nas chroni. Nie potrzebujemy niczego od tego świata. Nie potrzebujemy niczego od diabła. Należymy zupełnie do Ciebie, Duchu Święty. Poza Tobą nie istniejemy. Nie ma nas poza Tobą. Z Ciebie czerpiemy, Tobą żyjemy. Stajemy przed Tobą bez żadnej własnej sprawiedliwości, bez żadnych umiejętności. Wszystko uznaliśmy za śmiecie na rzecz tego, aby manifestował się przez nas Chrystus. Duchu Święty, uwielbiamy Cię za to. Składamy na Ciebie wszelki ciężar. Wszelki ciężar. Odrzucamy od siebie każdą porażkę, każdy grzech. Odmywamy się w Twojej krwi. Twoja krew, ona utylizuje każdy nasz błąd. Ty wstawiasz się za nami teraz w niebie, Jezu. Nie ma dla nas żadnego potępienia. Nie musimy na nic zasługiwać, ani jej starać się o nic. Twój Święty Duch łaski wypełnia nas. Jesteśmy Twoi, tak zostanie do końca. Nic nas z tej drogi nie cofnie. Nie upadniemy na tej drodze, nie zbłądzimy, nie odpadniemy. Bo jesteś z nami przez cały czas, Ty dbasz o nas. Twoje aniołowie nas chronią. Twoja mądrość wypełnia nas. Twoje dary przez nas się manifestują. Jesteśmy Twoi, Duchu Święty. Czekamy na Twój powrót każdego dnia, każdej chwili. Uwielbiamy Ciebie, że jesteśmy duchami. Jesteśmy duchami. My jesteśmy duchami, Twoimi duchami. Twoimi duchami. Hakota sabre besekedela, erecho kadatise hekemu rahabarinas, erochen, erochen mahakedelasis, harapadre heresikedelecin. Bo kiedy w imieniu Jezusa patrzysz w moje oczy, to widzisz nie tylko skałę, ale i Ojca. I kiedy głęboko patrzysz w moje oczy jako oczy Ojca, to wtedy życie Twoje odnawia się zupełnie. Nie bój się patrzeć w moje oczy, tylko patrzeć w moje oczy. Każde uwalniane świadectwo, każde poselstwo, każde słowo, każdy dar. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że mam ten zaszczyt być Twoim Kościołem. Bez żadnych ram. Bez żadnych ograniczeń. Aniołowie Boży, którzy jesteście teraz tutaj, rozbijajcie obozy wokół ludzi, wokół ich domów, wokół ich rodzin, wokół wszystkiego, co należy do tych ludzi. Dbajcie o tych ludzi. O każdą sprawę. Każdą sprawę. Posyłam Was. Aniołowie Boga. Posyłam Was do każdej sprawy tych ludzi. Dbajcie o nich. Wszelka władza i majestat są w rękach Twych.
wszelka władza i majestat są w rękach Twych. Wszelka władza i majestat są w rękach Twych. Wszelka władza i majestat są w rękach Twych. Wszelka władza i majestat są w rękach Twych. Cichutko jest czasem.